cześć, witajcie. Dzisiaj taki film, pomyślałem sobie, przetestuję taki obiektyw dziwny, ponieważ dostałem ostatnio takie aparaty stare, zabytkowe i myślę, że spróbuję nawet na takim aparacie zrobić jakieś zdjęcia. Oczywiście kliszę muszę kupić. Jeden był uszkodzony. No, był tam, coś tam miał połamane w środku, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, te części. W każdym razie widziałem już kiedyś, że z tych aparatów, mówimy o aparatach Smiena 8 i Smiena 8M i jeszcze mam Alfa Lublin, taki stary. Na tej Alfie spróbuję jakieś zdjęcia porobić, natomiast ta Smiena 8, chyba starszy model to jest niż 8M. Jak się mylę, to nieważne, nie ma to większego znaczenia. Miała na stałe obiektyw zamocowany i nie dało się w zasadzie go demontować. Natomiast widziałem, jak tam goście rozkręcają ten obiektyw i przykręcają do zaślepki korpusu aparatu, nie? Do zaślepki do body. I tak zrobiłem dzisiaj, wywierciłem sobie otwór w tym, taka zaślepka kosztuje 30 zł. Więc można było taki eksperymentalny obiektyw założyć i na nim właśnie kręcę. On tam, to jest chyba 40 czy 50, nie wiem jak tam z ostrością, bo patrzę teraz do ekranu podglądowego, no i coś mi się tam błyska, ten fokus. Mam ustawiony na manualny, a na ekranie mam, pokazuje mi, tutaj jestem znowu poza ostrością chyba. Tutaj mam ostrość, chociaż nie wiem. Pokazuje mi w każdym bądź razie, że coś tam ostrego powinno być widać. Nie wiem, skontroluję to, zobaczę sobie na ekranie jeszcze. Natomiast niespecjalnie się tam przejmuję tą ostrością. Na takich starych obiektywach da się tam zrobić jakieś, powiedzmy w cudzysłowie, ostre zdjęcia. One oczywiście rozdzielczości nie mają takie jak te nowe obiektywy, no ale dają fajny klimat, no nie? Poza tym rewelacyjnie sprawdzają się w warunkach, gdzie na przykład fotografujemy czy filmujemy pod słońce. No one pewne błędy generują. Będą flary, będą jakieś takie dziwne tam rozbłyski, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Natomiast można fajne efekty uzyskać, czy to przy zdjęciach, czy to przy filmowaniu, no nie? Mój akurat obiektyw, aparat ma tam jakąś stabilizację wbudowaną, więc jestem w stanie nawet to tam w miarę, powiedzmy, ogarnąć przy filmowaniu. Jak nie, to mam gimbal, który mi się naładował ostatnio. I może go w końcu nawet użyję, bo już tyle czasu leży gdzieś tam pod stołem, że pasowałoby go nawet i czasem użyć. Kupiłem go Ronin, nie? Kupiłem go kiedyś, żeby właśnie kręcić różne ujęcia z ręki, z gimbala, nie? Czasami, może nie w studiu, ale gdzieś na jakichś tam wyjściach, wypadach, no to jak najbardziej, no nie? Dobra, przy okazji się pobawiłem troszeczkę Proxonem moim nowym. No i sympatycznie, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się to sprawdza. Fajnie, można sobie tam coś przewiercić, coś przyciąć, przyszlifować i tak dalej. Mam jeszcze drugi taki aparacik, którym będę pewnie fotografował, bo kurde, w sumie jesteśmy na pełnej klatce, powiem wam. Tu jest APS-C, no nie? Czyli mniejsza matryca. Jakby to, co zapisuje obraz, jest dużo mniejsze. Jakby jest 1/4 tego, co jest tam. Tak mniej więcej, może się mylę, no jest dużo mniejsza. A tam jest taka wielka. I wydawało mi się, że te obiektywy mi nie ogarną, nie? Te stare, bo one tam mają bardzo mały otwór w środku. Skubaniec. Zostawiłem sobie otwarte i teraz będę czyścił wszystko. To jest jeszcze. Muszę to pozamykać. Te obiektywy to są takie dość ważne dla mnie. No i tam jest taka dziurka, no nie wiem, na 12 mm, może 14 max. Raczej koło 12, a tutaj kurczę widać, że to pokrywa cały tą matrycę, no nie? I nawet to dość spoko wygląda. Obiektyw jest strasznie mały, nawet jak się go tam zamontuje na dekielek, to on jest bardzo malutki. Więc można go tam gdzieś
sobie gdzieś coś zapakować, będę musiał w coś jeszcze pakować te obiektywy dodatkowo, no i wrzucić do jakiejś niewielkiej torebki, żeby sobie gdzieś tam razem z takimi normalnymi zdjęciami wykonać trochę zdjęć takich dziwnych, powiedzmy w stronę artystyczną, chociaż nie, no ja jestem malarzem, artystą, nie? Mam jeszcze taki obiektyw, tylko nie wiem, czy tu będziecie widzieli, bo mnie tutaj nie oszczę chyba już. Nieważne. To jest obiektyw Helios. I Helios jest na M42 mocowanko i mam przejściówkę na Sony. Mogę zrobić coś, czego robić nie wolno. W zasadzie. No ale co? Co się będę przejmował, jak mi wiele rzeczy wolno. Tylko tutaj też muszę pobawić się trochę przysłoną. Nie wiem, co to. A, bo to jest ostrość, dobra. Tutaj ostrość, a przysłona była na dużo, damy na mało. Ale ładnie pompuje. Przysuwa i oddala cały obraz. Dobra. A tak wygląda ten obiektyw, to jest chyba Lomo. Zmiana. Wyprodukowano w tym, w CCCP, no nie? Z, tak, nie? Jak to było? R, C to jest, nie wiem, P to jest R, no nieważne. Nie za bardzo widać, chociaż mogę tutaj pokombinować, ale film dziki dzisiaj jest, ja cię nie wytrzymię. No i mamy ostrość na tym, na zmianie. Patrzaj, to jakie dziwadło fajne. No i on jest zamocowany tak, na śrubkach, nie? No jest taki jaki jest, no ale chce się zrobić ciekawe czasami zdjęcia albo filmy, no to trzeba mieć jakieś tam możliwości, no nie? Ja ogólnie lubię na tych moich Sony kręcić, chociaż kurczę, trzeba powiedzieć, że bardzo sympatycznie wygląda obraz z tego Heliosa teraz. I to jest też chyba 50 albo 40, no ten jest jaśniejszy. Ten będzie 50, a tamten jest 40 mm. No i takie sytuacje. Akcje, sytuacje. Może jeszcze kupię jakiś obiektyw dziwny, ale jak będę kupować, to prawdopodobnie będę się kierował w stronę M42, bo mam adapter oryginalny, niż w jakieś tam dziwne mocowania, bo ciężko o przejście potem do obecnych systemów. No, ale można fajne, ciekawe zdjęcia porobić, czy filmy. Dobra, taki luźny film. Chciałem puścić taki, no czemu nie? Zamocowałem sobie obiektyw, pobawiłem się troszkę. Teraz pewnie jeszcze skoczę do sklepu z łożyskami, z uszczelkami. No, tu już mnie trochę nie oszczy. Tu mnie oszczy. Chyba, bo to co widzę tylko w ekranie, nie? Tam mi się błyszczą jakieś rzeczy na zielono, mam ten focus assist ustawiony na zielono, ale nie wiem, czy to będzie prawda. W domu mam jeszcze inne śrubki, więc sobie tu wymienię na dłuższą tą jedną, bo ona mi trochę nie pasuje. I pomyślałem sobie, że tutaj jest przerwa ogólnie, szpara, nie? Więc może mi tam wchodzić jakieś światło wpadać, więc włożę tam po prostu uszczelkę. Pojadę po taki o-ring, tam są takie różne przetłoczenia na tej obudowie i spróbuję tutaj sobie o-ring dopasować taki, żeby po prostu tutaj to zamknąć totalnie. Raz, żeby mi kurz nie wpadał, no a dwa, żeby po prostu nie wpadało światło, nie? No ciekawe te obiektywy. Ogólnie w tym aparat był tak zrobiony, ta zmiana, że w tym obiektywie było wszystko. Mechanizm spustowy, on był tam uruchamiany jeszcze gdzieś poprzez coś z aparatu, no ale tu była i migawka, i przysłona, i soczewki, i wszystko tutaj jest. Także dość taki ciekawy mechanizm. Takie mocno popularne te aparaty, z tego co tam gdzieś zauważyłem na internecie w owych czasach. Masówka taka, nie? Dobra, w tym filmie to wszystko. Biorę się za dalsze jakieś tematy dzisiaj. Dalsze filmy, może sobie nakręcę coś więcej jeszcze dzisiaj. Życzę Wam jak zwykle
miłej pracy. Trzymajcie się. Hej. A obczajcie to w ogóle. Makro na obiektywie LOMO. Ruskim. Ja to może to z ręki wszystko jest, nie? No, to jest heliosek. Patrzcie się. Skuba nie zrobi zbliżenia. Oczywiście tam pierścienie makro dałem, nie? No, taki bonus do filmu. Można. Za grosze naprawdę. Fajne, ciekawe efekty, ciekawe rzeczy sobie gdzieś tam dorzucić do tego systemu, na którym się pracuje. Cześć.